Maria Husarska dla KRK TV. Będziemy rozmawiać z Michałem Pośpiechem. Powiedz nam coś o swoim projekcie Urban Con, który został doceniony na konkursie Electrolux Design Lab. Jest to fajny projekt. Znaczy, tak szczerze mówiąc, dotyka on bardzo ważnych sfer, bo porusza jakby naszą psychikę oraz oddziaływanie także wizualne. No, oczywiście to wszystko gdzieś się łączy w naszej psychice, ale jakby ta filozofia związana z psychologicznym odbiorem tego projektu jest tutaj bardzo istotna. Łącznie z panem profesorem Bożykiem, z którym wcześniej już opracowywaliśmy ten projekt na mojej magisterce, jest to kontynuacja, taka płynna kontynuacja tego projektu. Staraliśmy się, żeby ten projekt jakby bardzo oddziaływał na każdego z odbiorców i nie tylko oddziaływał w taki sposób stricte fizyczny, ale właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, oddziaływał pozytywnie na naszą podświadomość, kojarzył się może z jakimiś miłymi rzeczami, rzeczami związanymi z naturą, z takimi rzeczami bardzo naturalnymi. Opowiesz coś o formie, o kształcie tych filtrów? Forma jest zaczerpnięta z wielu źródeł, bo jakby podczas konkursu jako główną inspirację podawałem meduzę i jakby tutaj szukałem bezpośredniego nawiązania. Jednak prawda jest taka, że poszukiwań było bardzo dużo i tych form inspiracyjnych, które gdzieś na początku się wytworzyły, też był ogrom, bo szukaliśmy naprawdę na wielu źródłach i staraliśmy się łączyć wiele płaszczyzn. Przeszukiwaliśmy literaturę, rzeźbę, muzykę, malarstwo, szukaliśmy w dawnych projektach wentylatorów, podczas mojej pracy magisterskiej oczywiście. Zasada była jedna, chcieliśmy odejść od rotorowych wentylatorów. To był wentylator z założenia, tak? Tak, pierwotnie. To miał być wentylator, przy czym zakładaliśmy bardzo wiele dróg, bo w tej pracowni działając jakby dyskutowaliśmy, próbowaliśmy szukać czegoś nowego, zaczepialiśmy o bardzo wiele tematów w tym projekt i de facto jeden z tych tematów urodził Urban Cona, czyli ten projekt konkursowy. Ale jakby dróg rozwojowych było ogromnie dużo, bo jakby wychodziliśmy z założenia przeciwstawienia tego urządzenia z wentylatorami rotorowymi, ale de facto jakby nie zamykaliśmy go tylko do koncepcji wentylatora, bo jakby chcieliśmy, żeby to urządzenie było czymś troszeczkę więcej, takim systemem, który miał polepszać nasze życie, nie tylko wachlując nas, albo nie tylko jakby poprzez pryzmat tego odczuwalnego powiewu, ale także zmieniając coś więcej, zmieniając nasze otoczenie, zmieniając nasze mieszkanie, być może nasz klimat dookoła nas. A w jaki sposób te filtry działają i jak oczyszczają powietrze, z jakich w ogóle substancji? Schemat jest bardzo prosty, bo całość działa na zasadzie prostych wentylatorów, a właściwie wachlarzy, które są zamontowane do nieruchomego trzonu. No te wachlarze po prostu poruszają powietrze, poruszając się. W Urban Conie one dodatkowo utrzymywały całe urządzenie nad naszymi głowami, nad naszym miastem. Jednak, żeby to urządzenie było efektywne, takie bardzo mocno, bo w Urban Conie zasadą, którą przyjąłem, była walka ze smogiem, więc zastosowałem tam. Tak, to ważny temat w Krakowie zwłaszcza. W dzisiejszych czasach bardzo i co mnie bardzo zdziwiło, nie tylko w Krakowie, ale także w moim rodzinnym mieście i w mojej rodzinnej okolicy, w okolicach Rybnika, ale także w innych miastach jakoś tak. Tak się stało, że stał się to temat bardzo, bardzo aktualny i bardzo ważny. I w sumie przypadkiem udało mi się w niego wpisać, bo moim głównym założeniem jakby nie była wtedy analiza intensywności smogu, może tak, w okolicy, ale jakby chciałem odpowiedzieć na ten problem i może to już był jakiś taki sygnał, że coś jest nie tak. Jednak troszkę przypadkiem udało mi się wpisać w ten temat. No ale wracając do Urban Cona, żeby dobrze walczyć ze smogiem, urządzenie zostało wyposażone w filtry, które są umieszczane pod skrzydłami. Te filtry są jakby zdejmowalne, czy jest możliwość wymiany tych filtrów, co powoduje to, że jakby mamy dwie wersje. Mamy wersję Urban Cona
z filtrami oraz taką wersję niefiltrującą, tylko wachlującą. I tej właśnie wersji dotyczył mój projekt magisterski. Zapraszam na moje portfolio, bo tam są, można zobaczyć obydwie wersje. Właśnie. Gdzie? Dokładnie na jakiej stronie? Mam na razie na portalu takim bardzo ogólnodostępnym z tego względu, żeby ono było bardzo dostępne dla wszystkich z zewnątrz. Portal nazywa się BeChance, więc zapraszam. To jest portal promowany przez Adobe. Bardzo fajna sprawa, bo jakby jest to coś w rodzaju Facebooka, tylko dla osób uprawiających sztukę, dla projektantów. Chciałam spytać jeszcze o to powietrze. Co się dzieje z nim, jeżeli ono przechodzi przez ten filtr? W jakiej postaci wychodzi? Działa to mniej więcej na zasadzie mikrofibry. Te filtry, które są zamontowane pod skrzydłami Urbancona, pochłaniają wszystkie zanieczyszczenia z powietrza. Dodatkowo jakby celem Urbancona też było poruszenie tego powietrza, bo smog, który powstaje w naszych miastach, jest spowodowany też zastygłością tego powietrza. Więc jakby no, działamy tutaj w dwóch kierunkach. Jednym z kierunków jest filtracja, a drugim z kierunków jest poruszenie tego zastygłego powietrza. Musiałoby być takich filtrów w mieście, żeby oczyścić? To bardzo częste pytanie, ale de facto odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że im więcej tych filtrów by było, oczywiście tym łatwiej byłoby tym filtrom oczyścić powietrze i tym to powietrze byłoby czystsze. Zakładam też różne wersje jakby Urbanconów, różne wersje rozmiarowe. Wiadomo, że do stref miejskich, takich stricte miejskich powinny być, pojawić się większe Urbancony. Może nawet gdzieś, tak jak w mojej pracy magisterskiej zakładałem urządzenia instalowane na ścianach, bo jakby myślę o Urbanconie nie tylko jako o tej szyszce, która lata, ale także o całym systemie różnego rodzaju montowalnych filtrów, czy montowalnych właśnie tych skrzydeł wachlujących powietrza. Obydwa prototypy miały około metra może wysokości plus minus. Myślę, że to jest taka maksymalna skala przewidziana dla człowieka. Oczywiście no, można jakby ten system cały czas rozwijać i dopasowywać do każdej jednostki. W promieniu jak gdyby w taki filtr oczyszcza powietrze. Te małe personalne zakładałem, żeby jakby czyściły czy zapewniały filtrację powietrza dla jednej osoby, czyli w promieniu takiego naszego użytkowania codziennego, paru metrów wokół nas. Dlatego, że jakby docelowo myślałem o tych urządzeniach jak troszkę o smartfonach, takich personalnych dronach, które gdzieś mogłyby nas otaczać i mogłyby nam towarzyszyć. Czyli tacy opiekunowie latający za naszymi plecami. Troszeczkę bardziej tacy przyjaciele, którzy gdzieś mieliby nas wspierać, spowodowaliby naszą większą efektywność, nasze lepsze samopoczucie i zmieniali troszkę ten szary, zasmogowany świat na lepszy. To piękna wizja. Ile mógłby kosztować taki filtr? Ja myślę, że w takich granicach właśnie, w sensie, że byłby on przystępny dla każdego i jego cena nie byłaby o wiele większa, jeżeli w ogóle byłaby większa od dostępnych na rynku wentylatorów. Czyli jak z produkcją? Chciałbyś sam go produkować, czy chciałbyś, żeby ktoś cię jakoś wspierał? Fajnie by było mieć osobę taką wspierającą. Dobrze by było, żeby była to jakaś duża firma. No, nie ukrywam, że fajnie by było, jeżeli Elektrolux by się tym gdzieś tam zainteresował. Gdzieś pierwsze propozycje wsparcia takiego i finansowego i bardziej takiego fizycznego się pojawiły właśnie z okolic Rybnika, z tamtej mojej okolicy. No jednak to wszystko wymaga czasu i wymaga pracy. Czyli architektura i projektowanie form? Tak, projektowanie form, także projektowanie 2D. Staram się uprawiać też sztukę, można powiedzieć, taką bardziej klasyczną, bardziej tradycyjną. Zajmuję się też malarstwem, czy rysunkiem, grafiką. No ale to wszystko jakby wrzucone do jednego worka, myślę, że tworzy fajną całość. Fajnie by było stworzyć, myślę, taką uczelnię w Polsce, która by zawierała wszystkie te rzeczy w jednym worku. Także trzymamy kciuki za twoje projekty, żeby się rozwijał i nie poddawał się, jeżeli wiatr wieje w oczy. Także Michał Pośpiech dla KRK TV, Człowiek Orkiestra. Dzięki. Dzięki bardzo.